Czcigodny księże dyrektorze, czcigodni księża, panie starosto, panie ministrze, samorządowcy, drodzy goście. W dzisiejszych czasach, kiedy tempo życia jest tak ogromne, czas, który możemy podarować drugiemu człowiekowi, jest czymś szczególnie cennym. Za tym idą również takie wartości jak empatia, wrażliwość na ból i cierpienie ciężko chorego człowieka oraz jego najbliższych. Śmierć, proces umierania są częścią naszego życia. To ważne, abyśmy umieli o tym rozmawiać. Smutek, poczucie osamotnienia i straty to zupełnie naturalne w takiej sytuacji emocje. Współczesna medycyna zna metody i lekarstwa na wiele bardzo poważnych chorób. Lekarze coraz lepiej radzą sobie z uśmierzaniem przewlekłego bólu. Jednak równie ważna jest pomoc człowiekowi, który cierpi psychicznie, ponieważ umiera, jak również osobom, których bliscy odeszli. Dlatego to niezwykle ważne, że są takie dni jak dzisiejszy, kiedy to mamy szansę zatrzymać się i porozmawiać właśnie o śmierci, bólu i cierpieniu, ale także o tym, czym jest opieka paliatywna oraz czym jest hospicjum. W tym roku pochylamy się nad cierpieniem dzieci, których najbliżsi odeszli. Myślę, że potrzeba niezwykłej delikatności i mądrości, żeby dziecku wytłumaczyć, dlaczego mama, tata, czy też babcia lub ktoś, kogo znał, widywał, nagle zniknął. Często to jest tym bardziej trudne, że dorośli sami nie potrafią sobie poradzić ze swoimi uczuciami. I tutaj właśnie jest ta szczególna rola hospicjów, które nie tylko pomagają osobom ciężko chorym i umierającym, ale także ich najbliższym. Szanowni Państwo, definicja opieki paliatywnej przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia to podejście poprawiające jakość życia pacjentów oraz ich rodzin w obliczu śmiertelnych chorób. Z całą mocą i dumą stwierdzam, że Wołomińskie Hospicjum Opatrzności Bożej w tę definicję wspaniale się wpisuje. Państwa trud i zaangażowanie na rzecz pacjentów oraz ich rodzin budzi wielki szacunek i wdzięczność. Chylę głowę przed Państwa postawą. Na koniec pozwolę sobie przytoczyć słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Wszystko, co nas spotka, zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek, wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu. Myślę, że te słowa naszego wielkiego rodaka dają nadzieję, otuchę i mogą stanowić dla nas drogowskaz, zwłaszcza w sprawach tak ostatecznych. Dziękuję bardzo.